To jest piwnica. Staw! Majster tutaj był prosty, naprawdę, chodź. 10 minut i wracamy, oni się nie zdążą rozebrać nawet. No. Pierwszy przystanek nasz. Tutaj z okolicznych wsi zbierali Żydów pod pretekstem lepszego życia. No. Pakowali ich do pociągów i przywozili ich tutaj. Tu był wykopany przez miejscowych taki długi rów. On się ciągnie, kurwa, tam jest koniec ogrodzenia, ale on się jeszcze ciągnie. To jest to, co jest ogrodzone, tak? Tak. I tych Żydów stawiali tutaj, ich rozkopali, oni do dołu wpadali, którzy jeszcze żyli, co tym piachem machali. To mi wiesz, dziadek opowiadał, co słyszał opowieści jeszcze od kogoś innego. No patrz, tu masz napisane. No. Tu w masowej mogile spoczywają szczątki 5000 Żydów. Yeah. Ostro, 5000 ciał tu jest, kurwa. Mężczyzn, kobiety, dzieci nawet? No. Nie przebierali. Tu gruba mordęga była. Tam co jechaliśmy... I tu straszy? No ostro tu straszy. Tam co jechaliśmy, widziałeś Treblinka napis? No. No to tam jest obóz koncentracyjny Treblinka, tam to są grube tysiące ludzi poza jak nie setki. No dobra, dalej podjedziemy do tego bunkru. Ogólnie tutaj to jest front wschodni, no. Są ruskich bunkry. Odsunięte od siebie po 400-500 metrów, takie grube budowy. Chodzić z tobą, czy chcesz mieć większe emocje? Zajrzę sam. Sam zajrzysz? No, potrzymasz minutor? No, przy sobie. Ale może ktoś być? No kurwa, on tu mieszka normalnie. Nie wiem, czy teraz jest w domu, czy nie. Co ty gadasz? Przysięgam ci. Jak chodzisz, to ostrożnie, no nie? Kiedyś się odgrałeś na nas poza... Jak ktoś to... I sam będziesz miał większe emocje. A jak ktoś to krzyczy, wybiegnie. Nie no, śmiało, to jest mega duże. Tu i z lewo teraz. Idź pierwszy. Kurwa, naprawdę nic nie widać. Dawaj, Pawlo, no kurwa, właśnie cyka. Co? Zabawu to stady dalej. No nie pierdol, że jedno jest długie. Tu się wchodzi i idziesz i idziesz. Świeć, bo masz latarkę. Dobra, dobra, chodź. No idź, no idź pierwszy. No idź, ja będę ciebie nagrywał. O. No może być. A tam jest dziura taka duża. Tam jest dziura do piwnicy. Patrzę na napis Slayer. Wiesz jaka to jest faza, jak tu w nocy wchodzisz? Ja bym tu nie wszedł nic. Słyszałeś? No. To chyba odpływa. No ogólnie to jest niezła faza i gościu sobie tu żyje.
Ej, ale czemu on tutaj? Co tutaj było, bunkry? No to jest bunkier. I Ruscy jak to opuszczali, to wszystkie wysadzali, a ten bardzo mało zniszczyli, wiesz. No. I grubo się goście zrobił, to kurwa spali. Ciemno było. O. Ej, czekaj, żebym do tej... Zaśpieć na mi, żebym... do tej piwnicy nie wpadł. Nie, no mega grubo tutaj jest. Grubo, no to jest ciemno, co? No. Ej, ale jakie tu jest pustkowie. Ostro. Tu się nic nie dzieje. Cześć, że kobieta musi z tego... z domu opieki tu przyjść do niego? Tak, no, z policją. Zobaczyć, czy on żyje. I on normalnie sobie. A to jakiś stary? Co? Stary jaki? Jak nie widziałem. Ale chyba coś około 60-50. Podobno jak nie zaczęliśmy nagrywać akcję z psychopatą, to on powiedział, że jak nas złapie, to nas będzie mu zakłócać spokój. Tak powiedział. To Konrad mi mówił. To by nie żartował. Ej, mam zapięty plecak? Kurwa. Także jest niezła faza, co? No. Można sobie wejść. Wiesz, to ma coś nierówno w czubie, jak... No, on nie ma domu po prostu i sobie zrobił, która... No lepiej tutaj niż na ulicy też, nie? No. Ale emocje są, co? No. Ale że się nie boi tu spać. No gdzie jest to, kurwa, jakiś stary chłop? Kazał się ma bać. To ludzie, żeby się godali. No se na od ludzi chodzi. Tak jak zaczęliśmy z nim nagrywać, to tu chodzić zaczęło do niego przyjeżdżać. I był zaglądać i w ogóle. O to się chyba wkurzył. Ale ostra faza, to. No, właśnie grubo jest. Wbijajcie widzowie do mojego sklepu internetowego. Znajdziecie tam wiele gadżetów związanych z moim kanałem, jak również odzież, która zapewni wam plus 10 do prestiżu. Dodatkowo do każdego zamówienia dodawane są moje wlepy. Link macie w opisie. Pozdro.